Przez ostatnie kilka dni, poza aferą saunową z naszego podwórka, społecznościówki rozgrzewała historia pewnej bardzo humorzastej małpy oraz małej afery, która rozpętała się wokół twórców gry. Pierwszą salwę oddało Pirate Nation, udostępniając wypowiedź technologicznego blogera, z której, wedle podanego tłumaczenia, dowiadujemy się, że Sweet Baby Inc. próbowało wkręcić w studio swoje konsultacje, za które zażyczyli sobie 7 milionów dolarów. Jeszcze kilka lat temu firmy musiały wyprzedać część swoich udziałów, by móc operować na terenie Chin. Wtedy moglibyśmy się zastanawiać, jak Sweet Baby zamierzałoby odebrać taką zapłatę. Siedem baniek to dużo kart podarunkowych Google, jednak obecne prawo w Chinach jest bardziej liberalne i takie konsultacje faktycznie mogłyby dojść do skutku. Z postu dowiadujemy się, że Games Science odrzuciło ofertę Sweet Baby, przez co w odwecie osoby z kręgów firmy konsultingowej zorganizowały kampanię przeciwko deweloperom. W efekcie zaczęły pojawiać się negatywne komentarze w społecznościówkach, a decydującym ciosem miał być artykuł IGN-u autorstwa Rebeki Valentine, wprost zarzucający twórcom gry seksizm oraz zachowanie godne wyczynów Starej Gwardii Activision Blizzard. Jednak są to kropki połączone przez blogera technologicznego oraz Pirate Nation. Do pełni obrazu brakuje maili z ofertą od Sweet Baby, a także zapisków jakichś prywatnych rozmów ustawiających całą hejtową kampanię. A tych niestety brakuje. Jednak mimo to temat i tak znalazł rozgłos w społecznościówkach, głównie dlatego, że po tegorocznej aferze z SBI wszyscy dowiedzieli się, jak ci ludzie zwalczają krytykę, a także w jaki sposób wkręcają się na konsultacje. Put this stuff up to your higher-ups and if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them. Tutaj założycielka firmy przekonuje, by w sytuacji, w której kierownictwo nie godzi się na konsultantów, wybrać się na kawę z teamem marketingowym, by przerazić ich wizją katastrofy, która ziści się, gdy tylko nie spełni się ich żądań. To oczywiście żart. Dokładnie taki sam, jaki na Twitterze kilka lat wcześniej powtarzała Anita Sarkizian, wyłudzając płatne konsultacje dla swojej firmy. Wtedy jednak panowało przekonanie, że inkluzywność to uniwersalne, pozytywne zjawisko. A dzięki ruchowi MeToo nikt nie zwracał uwagi, gdy Anita na swoich wystąpieniach powtarzała, że wszystko jest rasistowskie, seksistowskie i homofobiczne. Znajdując argumenty do zatrudnienia jej w roli konsultantki. Jednocześnie niszcząc hobby wielu milionów graczy, których wtedy uważano jeszcze za obrzydliwych, piwnicznych troli. Rozjuszanie fanów może nie dawało tak dobrych rezultatów, jak szybki skandalik MeToo z kimś sławnym i bogatym, ale ich niefiltrowane wypowiedzi idealnie nadawały się na paliwo dla mediów. I chyba najgłupszym, powtarzanym nawet do dzisiaj argumentem jest to tylko konsultanci jak mogą zepsuć sobie grę, a także niech ci celowo gry nie zmienia. Jednak kariera założycielki Sweet Baby, a także wypowiedzi jej oraz wspierających ją dziennikarzy I people in the industry to be a little bit louder about people being mean to other people and maybe say it's not a good thing. Yeah. Yeah. Maybe say we don't want you around if you're going to be a cunt. Yeah. and hateful. And that The games industry is diverse naturally. Not because anyone's making them be diverse, because the world is diverse, you stupid motherfucker. Yeah! And if you have a problem with that, come fight me physically. <laughs> Bitch. <laughs> Prezentują inne obraz sytuacji. Jak już w końcu zabiorę się za właściwy materiał o Sweet Baby, będę jeszcze o tym wszystkim wspominał. Przejdźmy zatem do Wukonga i rzućmy okiem na publikację IGN-u. W artykule Rebeki Valentine czytamy, że zaledwie w dzień od publikacji trailera film osiągnął 2 miliony wyświetleń na zachodzie oraz 10 milionów w Chinach. Nic dziwnego, że konsultanci rzucili się na ten tytuł. Autorka podkreśla ten niesamowity sukces, jednak zaraz dodaje, że za grą stoi studio przysiągnięte seksizmem. Według IGN-u, kilku deweloperów w mediach społecznościowych zamieściło publikacje i komentarze zawierające dwuznaczne wypowiedzi oraz wzmianki o genitaliach. Aż musiałem sprawdzić, czy Rebeka Valentine nie ma zdjęcia zrobionego w habicie, bo przejawia wyjątkowo wysoki poziom ortodoksji. Progresywnie w średniowiecze. To moje hasło, dobre, nie? Choć może być też skorumpowaną dziennikarką, wykorzystującą swoją pozycję, by pomagać firmom konsultingowym w wyłudzaniu milionów. A może jest jeszcze inny powód. Lećmy dalej z artykułem, to może się tego dowiemy. W publikacji przeczytamy, że IGN rozmawiało z wieloma kobietami zaznajomionymi z kulturą grania, jak również z branżą technologiczną w Chinach, z których wiele postanowiło zostać anonimowymi w obawie przed krytyką ze strony fanów studia. I tutaj pojawia się pewna manipulacja. Bo czytelnik odnosi wrażenie, że to kobiety, które w jakimś stopniu są ofiarami działań pracowników studia. Anonimowość to kolejna czerwona flaga, która może wskazywać na nierzetelne dziennikarstwo. Bez źródeł lub przynajmniej unikalnych informacji, które taki kontakt mógłby posiadać, prowadzenie śledztwa dziennikarskiego nie ma sensu. Żaden szanujący się naczelny, i może w tym tkwi problem, nie przyjąłby cytatu bez nazwiska, które można by do niego przypiąć. A jeśli kontakt odmawia, wtedy trzeba się nabiegać za kimś, kto nie będzie miał z tym problemu. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest sonda publiczna. Wtedy jednak dziennikarka powinna napisać Zapytaliśmy kilka feministek z branży, co sądzą o kulturze pracy w tym zawodzie, a także jak odnoszą się do wypowiedzi pracowników studia X. Zamiast stwarzać wrażenie, że anonimowość wynika z faktu bycia pokrzywdzonym przez pracowników studia. Jedyną kobietą występującą z imienia i nazwiska jest Rui Zong, która pełni funkcję członka zarządu organizacji feministycznej w Chinach. Co powoli odkrywa intencje autorki w wykorzystaniu ruchu Mitu jako amunicji do ostrzału studia, a świadczy o tym praktycznie cała środkowa sekcja artykułu. Za to w następnej części, zaraz po omówieniu niezwiązanych z game science problemów kobiet w Chinach, autorka próbuje powiązać te dwie kwestie, rozpoczynając zdanie od: Mając to wszystko na uwadze, wróćmy do Black Myth Wukong. Amerykański ruch MeToo nauczył nas, że do podtrzymania medialnej historii organizacje skupiające się na aktywizmie są zdolne zniszczyć niewinnym ludziom życie. Do skazania wystarczy jeden wpis w mediach społecznościowych, nawet jeśli sądy orzekają o niewinności. Co więcej, kobiety wysuwające fałszywe oskarżenia nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody, które wyrządziły. To generuje zupełnie nową grupę ofiar, a także znacznie pogarsza sytuację faktycznie pokrzywdzonych kobiet. Ta sytuacja może, choć nie musi tak samo wyglądać w Chinach. Trudno również określić, na ile sądy rozpatrują te sprawy uczciwie. Jednakże to bitwa, którą społeczeństwo tego kraju musi stoczyć samo. Wykorzystywanie czyjejś sytuacji do własnych celów i próby wskrzeszenia ruchu Mitu jest w najlepszym przypadku obrzydliwe. Autorka zwraca uwagę, że Games Science, jeśli odniesie sukces, znajdzie się w grupie międzynarodowych producentów gier, a w przypadku, gdy studio nie wyznaje zasad poprawności politycznej, może spotkać się z jakąś formą oporu. Ale po co takie czarnowictwo? Może być też sytuacja odwrotna, gdy takie studio zyskuje poparcie odbiorców i odnosi sukcesy finansowe, a wtedy pozostałe firmy mogą pójść za ich przykładem. Kto wie, może ktoś jeszcze wpaść na pomysł, że zamiast zwalniania programistów i artystów, w ramach cięcia kosztów lepiej pozbyć się konsultantów DEI. IGN wspominając sukces gry na Open Night Live odezwało się do Jeffa Killy z prośbą o komentarz. Może faktycznie dotyczyła sukcesu gry, a może chodziło o komentarz w kontekście zarzucanego studiu seksizmu? Takie pytania bez dowodów, że studio zrobiło coś złego można uznać za próby kancelacji. Jednak bez poznania treści tych pytań możemy się tylko domyślać. Rebecca Valentine w kilku miejscach przytacza antyfeministyczne wypowiedzi fanów, co ma sprawiać wrażenie, że cała społeczność graczy, a przynajmniej fanów gry, skupiona jest na zwalczaniu kobiet w swoim środowisku. Napisała nawet, rozmowy przeglądane przez IGN zawierały liczne komentarze o charakterze seksualnym, nękającym, obraźliwym, a nawet groźby skierowane wobec kobiet krytykujących game science. Dlatego wybrałem i przetłumaczyłem kilka losowych komentarzy absolutnemu braku zaskoczenia, prawie wszystkie dotyczyły gry i pozytywnych emocji z nią związanych. A o kobietach trafił się jeden wpis, który dodatkowo wyrażał poglądy autorki z IGN-u. Pytanie za 100 punktów. Skoro IGN przeglądało te nękające wpisy, dlaczego żadnego nie przytoczyło? Nawet za czasów świetności dziennikarstwa nikt pismakowi na słowo nie uwierzył, a co dopiero teraz i to w dodatku w branży gamingowej. Każdy, kto tworzy artykuł, śledztwo, esej, materiał taki jak ten, nie odpuściłby materiałów, szczególnie takich, które w tak mocny sposób potwierdzałyby jego tezę. Choć nie oszukujmy się, to jest internet, więc na pewno na którejś z ponad 180 stron komentarzy trafiły się jakieś skrajnie hamskie wypowiedzi. Jednak to nie jedyny przypadek, w którym dziennikarka chce, by uwierzyć jej na słowo. Rzekomo Games Science stworzyło plakaty rekrutacyjne z seksualnymi podtekstami, jednak w artykule nie ma zamieszczonego obrazu ani linka, mimo że IGN znowu obiecuje, że je widziało i zweryfikowało. Jak? Telepatycznie? Bo ani studio, ani tencent, ani nawet poprawny politycznie Jeff Keighley nie chciał z dziennikarką rozmawiać. Po co sobie niszczyć klawiaturę? Wystarczyło napisać tytuł, a pod nim IGN widziało wszystkie dowody i zweryfikowało, że studio jednak jest bardzo bardzo seksistowskie. I jestem przekonany, że w żaden sposób nie wpłynęłoby to na liczbę osób, które ten artykuł przekonał. Valentine opisuje też event przed założeniem Game Science, w którym niektórzy założyciele studia, wcześniej należący do grupy Azura Online, stworzyli film porodujący ich upadek. Mężczyźni byli przybrani za aktorów filmów dla dorosłych, ktoś za gwałciciela po utracie pracy, a kobiety za hostessy w klubach nocnych oraz salonach masażu stóp. Film z podanego linku przynajmniej w tym momencie nie działa, ale absolutnie jestem w stanie uwierzyć w to, co pisze dziennikarka. W końcu to Chiny 2014, ba, jestem w stanie uwierzyć w podobne zdarzenia, bez względu na miejsce sprzed 2009 roku. Tutaj z kolei, jeśli wszyscy się na to zgodzili, to okej. Okay. Czy sam bym wziął w czymś podobnym udział? Nie bo choć takie było założenie, żaden z uczestników nie był postawiony w komfortowej pozycji. No chyba, że Rebeka uważa, że dla faceta rola aktora porno to jakiś powód do dumy. Może to szalony pomysł, ale może Rebeka Valentine jest tak skupiona na otaczających ją seksistach, że sama prezentuje podobną postawę wobec mężczyzn. W tym wszystkim pozostały nam jeszcze najważniejsze materiały, screeny z wypowiedzi deweloperów. Odruchowo pewnie można by przyjąć na wiarę, że dziennikarka chociaż do tego tłumaczenia się przyłożyła. Internet zdążył już to zweryfikować, jednak czasem jest dobrze sprawdzić po sprawdzającym. Zatem zaczniemy od początku, przechodząc od pierwszego do czwartego screena. Choć dziennikarka zamieściła obrazy zamiast tekstu, mój mały helper poradził sobie z nimi bez trudu. Zaskakująco ogólna treść pierwszego tłumaczenia się zgadza, jednak wedle analizy deweloper użył bardziej potocznych zwrotów, stosując język poetycki, natomiast tłumaczenie ign było dosłowne, nadając wypowiedzi bardziej wulgarny wydźwięk. Sens jednak pozostał ten sam, więc w pierwszym tłumaczeniu możemy autorom, bo Valentine miała wspólnika, zarzucić najwyżej niedbałość i brak profesjonalizmu. W drugim tekście analiza wykazała praktycznie pełną zgodność tłumaczenia, ale tutaj wydaje się, że autorkę bodło coś innego. Cytowany deweloper pisał o grach wybieranych przez kobiety i mężczyzn, a także o różnicach w dobieraniu mechanik dla obojga płci. Między innymi wspominał, że bieganie z karabinem miało być atrakcyjniejsze dla mężczyzn, a zbieranie zwierzątek chętniej wybierane przez kobiety. Gdyby tylko wtedy wiedział o Palworld... Swój wywód zakończył wypowiedzią: Jeśli miałbym robić miękkie i kobiece rzeczy, musiałbym nosić jedwabne pończochy i szelki do pracy, parzyć herbatę z chryzantem, a na stole postawić na wilżacz powietrza. To podsumowanie może i jest prześmiewcze, ale dotyczy dewelopera w roli kobiety, czego sobie nie wyobraża i zdecydowanie ma prawo do takiego podejścia. Choć uwarunkowania biologiczne mają znaczenie, gdy odnosimy się do statystyk, to w rzeczywistości wiemy, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni obecnie grają we wszystko. Pogląd dewelopera dziennikarce się nie spodobał. W takim razie o co jej chodzi? Jeśli uważa, że kobiety mogą i czerpią frajdę z gier przeznaczonych dla mężczyzn, dlaczego chce je zmieniać do tego stopnia, by nie były atrakcyjne dla żadnej z tych grup? Z kolei jeśli uważa, że kobiety nie mogą czerpać przyjemności z tego samego, wtedy zamiast tracić czas na krytykę gier dla mężczyzn, powinna wspierać produkcję tytułów skierowanych wyłącznie dla kobiet. W artykule 2 ostatnie screeny są najbardziej zmienione. Mimo, że fragment o zasłonięciu wężowego ciała postaci występuje w obu wersjach, to jednak fragment o masturbacji tłumacz dodał sam od siebie. To samo zrobił też w ostatnim tekście. Końcowa część artykułu to różnego rodzaju projekcje dziennikarki oraz sugestie, których celem jest na siłę udowodnienie postawionej tezy. Gdy tylko sprawa nabrała rozgłosu, na Twitterze zaczęły masowo pojawiać się wpisy wychwalające kunszt dziennikarki. Początkowo byłem przekonany, że to słowa poparcia, ale może jej branżowi koledzy wreszcie przeczytali jej artykuł i uznali, że będzie potrzebowała referencji. Jak na ironię, IGN nie zapłaciło tłumaczowi, który z nią współpracował przy tym paszkwilu. Na szczęście w gamingu jakość wykonywanej pracy nie ma znaczenia, dlatego i on zebrał wpisy poparcia, bez względu na wszystko. Niedługo po aferze wywołanej przez Pirate Nation, IGN opublikowało swoją opinię z przedpremierowego dostępu do gry. Opinia innego autora była bardzo pozytywna, ale na nieszczęście swojej i innych Rebeka Valentine postanowiła ponownie zabrać głos, wciskając do tej relacji swoje oświadczenie. Jako, że przed chwilą brodziliśmy w jej artykule, możemy się domyślać, że w zależności od poziomu wrażliwości odbiorcy, komentarzy, które można uznać za seksistowskie było niewiele albo wcale. Tłumaczenie było przesadzone i dosłowne z kreatywnymi wstawkami tłumacza. Reszta to problemy feministek w Chinach, za które studio nie odpowiada trzeba mieć niesamowity dystans do swoich umiejętności dziennikarskich i mocno rozbujane ego, by po czymś takim jeszcze domagać się komentarza od studia. Dodatkowo Rebeka postanowiła jeszcze postrzelić się w stopę, pokazując małostkowy i personalny stosunek do całej sprawy, dopytując na koniec, gdzie są kobiety w grze. Wie, że w finalnej produkcji będą jakieś, a przez ich brak w demku nie miała co oceniać. Jak to dobrze, że dziennikarz gamingowy potrafi skupiać się na istotnych dla gracza aspektach. Rebecca Valentine jest aktywistką, która roleplayuje dziennikarza. Na co wskazuje również jakość jej publikacji. Interesuje ją cudze zdanie tylko wtedy, gdy pokrywa się z jej własnymi poglądami. I nic dziwnego, że przekonana jest o wrokiem seksistowskim zachowaniu deweloperów i graczy, gdy nawet nie dopuszcza ich do głosu. Gdyby to zrobiła, mogłoby się jeszcze okazać, że jest inaczej. Niestety wszystko wskazuje na to, że Valentine będzie dalej zatruwać przestrzeń medialną, krocząc ścieżką samospełniającej się przypowiedni. Jednak czy odegrała świadomą rolę w próbie wyłudzania 7 milionów przez Sweet Baby? Tego nie wiem i na tej chwili nie ma szans, by się o tym dowiedzieć. Aktywiści politycznej poprawności są nastawieni wrogo do każdego produktu wchodzącego do mainstreamu, który prezentuje odmienną kulturę i wartości. Jako, że Rebeka i konsultanci to ta sama bańka ideologiczna, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że działała niezależnie. Wukong zwyczajnie stał się zbyt popularny dla własnego dobra. Z kolei Sweet Baby operuje na błędnych założeniach, fałszywych danych i na wywoływaniu nieuzasadnionego strachu. Ich działanie jest eksploatacyjne i ostatecznie szkodliwe dla branży rozrywkowej. Jeśli nawiązali kontakt z Game Science, przedstawiając swoje usługi w pozytywnym świetle, myślę, że jak najbardziej można nazwać to próbą wyłudzenia lub zwyczajnie oszustwa. A z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie. Daj znać, co myślisz o tej całej sprawie wyłudzenia i czy Black Myth: Wukong wyjdzie na zachód w niezmienionej formie, czy zostanie dostosowany do nowoczesnych odbiorców. I pamiętaj, mówmy głośno, a chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy nie pomogą nam go zmieniać. did i read that right you continue to read them right yeah